Witam wszystkich hodowców. Tak jak obiecałem, chcę Wam pokazać, jak ugotujecie ten jęczmień teraz podczas pierzenia. Ja wiem, że dużo razy mówiłem, ale ja sam wiem, jak to się widzi. Jest to dla hodowcy bardziej zrozumiałe. A zabiorę garnek. Ten garnek ma 5,2 litra. Jest to duży garnek. Do niego wsypuję jęczmień. Normalnie taką jedną puszkę i jeszcze pół, bo tyle potrzebuję do mojej gołębi. Ja bym proponował nie więcej gotować, dlatego że tam musi dużo wody wejść do tego garnka. Popatrzcie, tyle tego jest. Nie jest tego dużo, to prawie, że tylko na dnie jest, nie? Tego jęczmienia. I teraz trzeba dolać do tego bardzo dużo wody. Ja spróbuję, ja sam nie wiem, zawsze to tak robię na wyczucie, ale dzisiaj zmierzę, ile do tego wchodzi wody. Tu pokazuję 2 litry. 2 litry. To jest jeszcze mało. Sami zobaczcie, ile tam do tego wody przyjdzie. Ja teraz jest jeszcze 1 litr. O, teraz to pasuje. Jest tego dokładnie 3 litry wody. 1,5 puszki jęczmienia. To nastawiam teraz na kuchenkę. Ja to robię w szybkowarze, zamykam i załączam piec. Nie na całkiem mocniejszy, jeden mniej, na 5, tu jest na 6 najmocniej. I jak teraz zacznie się to gotować, to 20 minut w szybkowarze proszę to gotować. Później odstawić to na noc. Teraz już jest późna godzina, już mamy prawie pierwszą godzinę. Myśmy długo patrzyli na telewizję, zawsze tak w sobotę patrzymy. A dzisiaj znowu było taki reportaż o tym zespole Kelly, więc długo popatrzyliśmy. A ja mówię, jak dzisiaj tego nie nagramy, to znowu będziemy musieli tydzień czekać, bo ja to raz w tygodniu robię. Jeżeli się to ugotuje, podstawię to na balkon, nie otwieram tego. Po ugotowaniu ta woda wsiąknie do tego i jutro dogram, jak to wygląda. A na tą chwilę teraz musimy czekać, aż się to ugotuje.